wernisaż, Dzień Świętego Marcina, biegi przełajowe, zajęcia dla najmłodszych oraz premiery filmowe z konkursem. To najnowsze propozycje wydarzeń na najbliższy długi weekend w Mysowicach. Jest to program Nie Przegap. Witam serdecznie, Magdalena Warchoł. 10 dzień listopada, godzina 18, MOK przy ulicy Grunwaldzkiej. Mysłowicki Ośrodek Kultury zaprasza na wernisaż wystawy 60 na 100 sąsiadki głosem kobiet o powstaniach śląskich i plebiscycie, który ukazuje się 30 kobiet z przełomu XIX i XX wieku, których dzieje tworzą nową, bo pisaną kobiecymi losami opowieść o śląskich zrywach powstańczych i akcji plebiscytowej. Wstęp wolny. Zapraszamy do udziału w Morgowskim w Świętym Marcinie, który odbędzie się 10 listopada, start godzina 18 w kościele na Morgach. Uczestnicy będą podążać za postacią Świętego Marcina, który będzie przemieszczał się na koniu. Orszakowi towarzyszyć będzie zespół muzyczny. Pochód zatrzyma się przy szkole podstawowej nr 12, by tam obejrzeć przedstawienie teatralne o Świętym Marcinie. Po przedstawieniu zostaną wręczone upominki oraz nagroda specjalna za najlepiej wykonany lampion. Zapraszamy. Serdecznie zapraszam na ostatnie zawody cyklu 21. edycji Młodzieżowych Biegów Przełajowych, które odbędą się 12 listopada, oczywiście w Parku Sukna. Biegi rozpoczynają się tradycyjnie o godzinie 10, a szczegóły rywalizacji na stronie MOSiR Mysłowice. Mysłowicki Ośrodek Kultury kontynuuje podróż po świecie muzyki dla naszych maluszków w poszukiwaniu najciekawszych instrumentów, a tym samym niezwyczajnych dźwięków. Kolejny mini koncert z cyklu Mała Filharmonia w podróży już w najbliższą niedzielę o godzinie 11, a w roli głównej flet. Zapraszam na najnowsze premiery Go Kino. Czarna Pantera, Wakanda w moim sercu. Amerykański fantastyczno-naukowy film akcji z 2022 roku na podstawie serii komiksów o superbohaterze w wydaniu Marvel Comics. Polska premiera kinowa już 11 listopada. No woman, no cry. My entire family is gone. Have I not given everything? Czarna Pantera, Wakanda w moim sercu. Bez komunizmu rozstrzygnie się w Polsce. Jaki masz plan? Ksiądz Karol Wojtyła, prawda? Tak to ja. Nie ma nic groźniejszego niż ten człowiek i jego sny o potędze Kościoła. Pamiętajcie o konkursie. Aby zdobyć podwójne zaproszenie, wystarczy pod programem napisać, który film Was interesuje i dlaczego. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.